Witam. Kolejna niedziela, więc wlatuje kolejny odcinek. Dziś wraz z Nekonem przedstawimy wam naszą opinię, dlaczego postacie w Naruto są lubiane lub nie. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy są po prostu lubiani. Bezwarunkowo. Jeśli chodzi o Naruto, to z postaciami tutaj jest różnie. Jest ich mnóstwo, ale znaczna ich część jest po prostu kiepsko napisana. Rzadko kto je lubi, czy nawet pamięta, albo jest to na zasadzie, no jest sobie postać, bo jest, nic do niej nie mam, ale równie dobrze mogłoby jej nie być, nie płakałbym. Nie ma co owijać w bawełnę, produkcja Masashiego nie jest idealna, ale dziś chcemy przedstawić wam to, co według nas składa się na to, że postać jest lubiana. Podzielimy to na kilka segmentów i ustalimy, który z nich jest ważniejszy, a który mniej. Lecimy. Wygląd postaci. Wiecie, jak to jest z wyglądem? Niby połowa świata mówi, że na niego nie patrzy, ale bądźmy ze sobą szczerzy, ludzie z natury są wzrokowcami i nawet jeśli nie jest on dla nas priorytetem, to mimowolnie szukamy cech wyglądu, które najbardziej nam aktualnie pasują. W anime jest nieco inaczej, ponieważ jest to jednak forma sztuki, coś narysowanego. Nie patrzymy na postacie przez pryzmat poszukiwania partnera życiowego, czy też przyjaciela, a jeśli tak, to lepiej udać się do specjalisty. W każdym razie wygląd postaci ma oczywiście znaczenie, ale my uznaliśmy, że w całej naszej piramidzie jest on na samym dnie. Wiadomo, że jeśli postać wygląda dobrze, charakterystycznie lub nietypowo, to od razu zyskuje u nas plus. Natomiast w przypadku naszego anime nie oznacza to wcale, że postać jest z automatu lubiana. Dajmy na przykład Danzo. Wygląda dobrze, tajemniczo, ale inne jego cechy znacznie to przyćmiewają. Albo Dosu, trochę taki jego młodszy fan, też wygląda tajemniczo. Widzimy go co prawda bardzo krótko w pierwszej serii, jednak to nie przez to nikogo nie obchodzi. Lub Tenten, która osobiście jak dla mnie wygląda całkiem przyjemnie, w praktycznie każdej formie. Natomiast większość jej nie lubi za bycie totalnie bezpłciową, więc wygląd w tych przypadkach nie ma większego znaczenia. Zabawność. Naruto jest oczywiście anime zabawnym, przynajmniej dla części widowni, raczej z dużą pewnością chociażby dla młodszej widowni. Natomiast my stawiamy śmieszność na równi z wyglądem pod względem tego, czy ta cecha ma coś do bycia lubianym. Nie zrozumcie nas źle, to fajnie, jeśli postać jest zabawna albo chociaż ma śmieszne sytuacje ze sobą związane. Wystarczy nawet reakcja na coś, aby taka postać zaplusowała. Jednakże ten plusik jest dość malutki. Chcecie przykładów? Proszę bardzo. Sakura, jak źle się o niej nie mówi i jak dużo z tego jest prawdą, każdy wie, popiera lub nie. Natomiast jest ona całkiem zabawna. Jeśli spojrzeć od strony komediowej na tą postać, to bicie Naruto czy wewnętrzny śmiech, jak chociażby Kakashi dał się sprankować Naruto na samym początku, jest reakcją, która powoduje, że utożsamiamy się z tą postacią. Jednak reszta tej postaci przyćmiewa ten jeden dobry aspekt. Kiba. Niektórzy uważają, że go lubią, niektórzy nie. Dla mnie osobiście jest bezpłciowy, choć ponownie, jest dość zabawną postacią, albo chociaż tak ma zostać odbierany. Nie zmienia to faktu, że taki jeden plus postaci w ogóle jej nie ratuje. Ma to dość małe znaczenie. Ważna postać dla historii. Ta cegiełka jest nieco ważniejsza niż pozostałe dwie, chociażby dlatego, że jest po prostu fundamentalna dla całego odbioru szeroko pojmowanej fabuły i oceny całego anime. Są takie postacie, które są ważne dla fabuły, które są lubiane, choć nie znaczy to, że tak jest w 100%, ale jest to jeden z czynników, który się do tego przyczynia. Jeśli postać nie zawini czymś innym, idealnym przykładem jest tutaj Iruka. Co do wcześniej wspomnianego wyglądu, nie jest on szczególnie charakterystyczny, wygląda normalnie, tak przeciętnie, bez fajerwerków. Co do drugiej kwestii, czyli zabawność, no to ma swoje momenty, to trzeba mu przyznać, ale tak naprawdę głównym zapalnikiem tej postaci było właśnie to, że był ważny dla fabuły, a konkretnie dla tytułowego bohatera. Gdyby natomiast nie ta jedna rzecz, Iruka najprawdopodobniej nigdy nie zostałby zauważony, a nie był on jedyny. Konohamaru to kopia Naruto, mimo tego ma wielu fanów. Charakter, mądrość, inteligencja. Tutaj już wchodzimy na trzecie piętro naszej piramidy, w której to znaleźć możemy bardzo ważne cechy, które powodują, że postać ma prawie 100% szans na to, że będzie lubiana w tym uniwersum. Po pierwsze, charakter. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć to o wszystkich, każdy jakiś ma. Chodzi tutaj jednak o mocno wybijające się jednostki, które są pewne swojego, mają własne poglądy i dążą do ich spełnienia. Za przykład możemy wziąć tutaj dobrodusznego Hashiramę, który postanowił stworzyć coś na wzór wioski i tak właśnie zrobił. Ciekawy charakter ma też Temari, która jest jedną z niewielu kobiet w Naruto, która jest po prostu dobrze napisana, wie co potrafi, potrafi się wkurzyć i zawsze stawia na swoim. Drugą i trzecią rzeczą jest mądrość i inteligencja. Są to dwie różne rzeczy, jakby ktoś nie wiedział. Bardzo często w Naruto, jeśli postać jest niezwykle inteligentna, to od razu staje się lubiana. Spójrzmy tylko na Shikamaru. Nie ma potężnych technik, raczej nie jest komediowy i zazwyczaj jest poważny, a mimo tego jest bardzo lubiany. Ma też ciekawy charakter, więc to mu pomaga. Na przykład dla takiego Itachiego też dużym boostem jest to, że jest bardzo inteligentny.
Historia. W Naruto głównie rozróżniamy dwa typy historii, te smutne i te słabe. Historia postaci często składa się też na jego charakter, aczkolwiek rozdzieliliśmy ten aspekt dlatego, że przykładowo wcześniej wspomniana Temari czy Shikamaru nie mieli jakoś strasznie smutnej i rozbudowanej historii, a mimo tego są lubiani. Istnieją postacie, których historia jest bardzo poruszająca i praktycznie zawsze składa się ona w solidną całość oraz okazuje przemianę bohatera. Według mnie najlepszym przykładem jest historia Obito i Kakashiego. Obydwaj są ze sobą w zasadzie powiązani, ale i jeden i drugi mieli naprawdę ciekawą przeszłość. Bardzo smutną, poruszającą, to nawiązuje do tego, co mówiłem przedtem. Historie postaci Naruto najczęściej są smutne, a przynajmniej takie najlepiej pamiętamy. Możemy się z nimi utożsamiać, wywołują u nas skrajne emocje i uczą nas czegoś, a to wszystko sprawia, że potrafimy poczuć to, co mogłaby czuć ta postać, gdyby była prawdziwa. Naszym zdaniem historia postaci, o ile jest oczywiście dobra, ogromnie podnosi wskaźnik bycia lubianym przez oglądających. Siła oraz bycie badassem. I choć oczywiście ja oraz Nekon w pełni się zgadzamy, że głównym atutem anime Naruto nie jest wcale bycie siłaczem, to uznaliśmy właśnie te dwie rzeczy za najważniejsze, a zapytacie może dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli postać jest przepotężna, jest niemal pewne, że ludzie ją polubią. To samo z byciem badassem. Mam tu na myśli to, że postać patrzy na wszystko i wszystkich zimnym wzrokiem, jest takim typowym twardzielem, patrzy na wszystkich z góry. Oczywiście są od tego wyjątki. Postać Kaguyi niech będzie przykładem postaci silnej, ale raczej nielubianej. Są dwa powody. Po pierwsze, nie wnosi nic praktycznie do swojej postaci, prócz bycia po prostu potężną. Oraz drugą rzeczą jest to, że została przedstawiona w nieodpowiednim momencie. Ludzie już mieli dość długiej wojny, która była mega nudna, a do tego dorzucili kolejne odcinki z dużo gorszą postacią niż poprzedni antagonista. Postacią za to badassową, czyli taką, która patrzy na innych takim wzrokiem, jest sam Danzo. Ale w jego przypadku te jego wybory i przedstawienie jego punktu widzenia za każdym razem w anime były pokazane jako błędne. To są takie dwa wyjątki i nie było ich zbyt wiele, bo zobaczmy na takie postacie, które są silne i są badassami. Madara, Obito, Kakashi, całe Akatsuki, Gaara, Orochimaru, Tobirama. Większość z tych postaci nie miała rozbudowanej historii. Prawie nikt w Akatsuki jej nie miał i ciężko wskazać tam postać prócz Zetsu, która byłaby nielubiana. Wiadomo, że czynników na to, czy lubimy daną postać, czy nie, jest mnóstwo, ale my postaraliśmy się zebrać do kupy takie najważniejsze i wyjaśnić, dlaczego te, a nie inne rzeczy sprawiają, że są dużo ważniejsze niż pozostałe. Dlatego zebraliśmy wspólnie postacie, które w tym uniwersum są szczególnie lubiane i przeanalizowaliśmy, jakie z tych cech posiadają, żeby wyróżnić te najważniejsze. Zapraszam też do mnie na kanał osoby, które chcą jeszcze więcej Shippudena, Boruto, czy ocen siły przeróżnych postaci. Nagraliśmy też z Eliaszem wspólny materiał na temat nagłej zmiany charakteru Obito na wojnie, więc zapraszam do obczajenia. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co tutaj pominęliśmy, co jeszcze może składać się na to, że postać zyskuje w naszych oczach. Zapraszam serdecznie w kolejną niedzielę na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!